Mamy tu hałas ze szkoły, ale to jesteśmy na plebanii parafii świętego Amanda w Kinshasie, w dzielnicy Mombele. Dużo hałasu jest, bo to pełno szkół wokoło. Świątynia sekty jakiejś. Pastor, który krzyczy jak wściekłe zwierzę, dosłownie, jak wściekłe zwierzę. Nagłośnienie oczywiście, wszystko jest nastawione na zewnątrz. Wewnątrz może być kilkoro dzieci, a cała dzielnica musi słyszeć. Wspólnota wolnych kościołów, pantykotrystów w Afryce. Kościół Nazaret. I za chwilę zejdziemy spotkać się z taką dziewczyną, która nazywa się Sentia. To jest dziewczyna, która ma teraz około 17 lat, 17-18. To jest dziecko, które przeszło prawdziwy koszmar, prawdziwe piekło w swoim wczesnym dzieciństwie. Jak wiele z innych dzieci, niestety stała się ofiarą oskarżeń o czarownictwo przez własną ciocię, w co uwierzył jej własny ojciec, żołnierz. Zawieziono ją do pewnego pastora, przywódcy pewnej sekty, który oczywiście, jak wielu innych, chcąc zarobić na tym pieniądze, najpierw wywierał presję, zastraszał dziecko w wieku 5 lat, żeby przyznała się do tego, że jest czarownicą. Dziecko Bogu ducha winne, nie chcąc się przyznać do tego, tak rozwścieczyło tego pastora, że rozpalił drewno, kawał drewna i zaczął to dziecko przypalać. Przypalał. Poprzez te przypalenia ręka została zdeformowana do tego stopnia, że jest w takiej pozycji do dzisiaj już właściwie nie do skorygowania. Na nogach są olbrzymie blizny, prawie że aż do samej kości. Do dzisiaj. Ta dziewczyna była na ulicy niestety, bo nie sposób było mieszkać z takimi ludźmi. Z ojcem, który chciał ją zabić, z ciotką, która ją skaże. Była na ulicy już w wieku 5 lat ze swoją starszą siostrą. Tam na ulicy była zgwałcona. Teraz, dzięki Bogu, ta dziewczyna żyje, ma już dziecko, jest taką właśnie jedną z takich dziewczyn matek, młodych matek. Dzięki parafii oczywiście i dzięki pomocy ludzi dobrej woli. Ale jest to właśnie przypadek, jest to przykład tego, co tutaj się w Kongo dzieje, w Afryce, też myślę w wielu innych miejscach. Jak bardzo świat powinien też zwrócić na to uwagę i zmobilizować się, żeby ten fenomen dzieci ulicy, oskarżenia o czarownictwo, tępić, wykorzeniać, walczyć z tym. Bo to jest niestety naprawdę bardzo smutne, bardzo tragiczne. Takie dzieci stają się ofiarami na całe życie tego typu sytuacji. Była operacja, próbowano tą rękę skorygować, ale niestety nie udało się. To wymaga jakiegoś bardzo specjalistycznego zabiegu. No, myślę, że w Europie czy gdzieś tam. No niestety na to trzeba środki, na to trzeba pieniądze, a tego nie ma. Także tak na pokrótce historia Senti. Dla mnie to jest przykład dziecka, taki szczyt nieszczęścia, jakie może spotkać dziecko we wczesnym dzieciństwie tutaj w Kongo, w Afryce. Kosztorys na co? Święto kobiety, nie? Dzień kobiety. Na Dzień Kobiet, tak? Dzień Kobiet. A to co to będzie? No w szkołach wszystkie dziewczyny, nawet w przedszkolach już, muszą mieć nowe ubrania. Takie tradycyjne, afrykańskie, kongijskie, takie właśnie, te panie całe. Aha. No i muszą mieć nowe sandały, wszystko nowe. No i w szkole tam jest jakaś tam manifestacja zawsze. I oczywiście cały dzień się przeobraża takie świętowanie. Czyli parafia pomaga, tak płaci za tą naukę? Tak. Właściwie za wszystko i za to dziecko też. Mhm. Że to jest taki właściwie na 100% wszystko jest taka parafia.